Tutaj mamy drugie stanowisko ogniowe baterii Flak, gdzie Niemcy, do tego był również przykręcony karabin maszynowy, który bronił Krakowa. Takich stanowisk wokół Krakowa było dużo. Tak zwany pierścień okalający ogniowy skutecznie odstraszał lotników, którzy właśnie nie lubieli i wiedzieli, że są takie baterie. Wiedzieli, że mogą zginąć i to jest, że są łatwym celem dla Niemców. Został tylko po tym fundament żelbetowy i powyginane śruby.